Dzień dobry. Wyrównany mecz. Trzeci mecz w krótkim odstępie czasu, jak to było widać u moich zawodników. Oczywiście obie drużyny miały ubytki w składzie. Żółte kartki zdominowało kilku kluczowych zawodników, ale posłałem dzisiaj na boisko tych, których miałem. Mogliśmy do końca nie dać sobie strzelić bramki, ale myślę, że Kolin na pewno zasłużył na jedną bramkę przy kraju całego meczu. Szkoda tych sytuacji przy 1-0, gdzie kontrolowaliśmy, a taka jest piłka. Myślę, że mecz wyrównany i remis jest tutaj sprawiedliwym wynikiem. Oczywiście wiemy, w jakiej jesteśmy w sytuacji. Nie jest to sytuacja komfortowa. Pracujemy, mamy trzy mecze do rozegrania. Próbujemy różnych wariantów. Każdy dostaje zawodników szansę pokazania się w tych ostatnich meczach. Z naszej strony goście również stworzyli sobie ze starego fragmentu gry choćby strzał w poprzeczkę w drugiej połowie, gdzieś tam z początku przycisnęli nas. Brawo dla naszych zawodników za to, że zagrali do końca. Udało się zdobyć tą bramkę. Może ogólnie z przebiegu na remis, ale na pewno dla nas szkoda, bo wracając z tego, co tam wiem, to 90 plus 9 chyba, czy bardzo późno, także przede wszystkim zabrakło gdzieś tutaj tego doświadczenia, tego, żeby utrzymać. Czasami można wygrać mecz, który nie do końca jest zasłużoną wygraną, ale na pewno w końcówce gdzieś to tam bardziej można przycisnąć, także oby zawodnicy wyciągnęli z tego meczu jakąś tam lekcję i w przyszłych latach po prostu takie mecze wygrywali. Na pewno to był bardzo ciężki mecz. Chłopaki razem ze mną dali z siebie 100%. Myślę, że wynik zasłużony dla obu zespołów. Goście większe. Dużo sytuacji z gości w pierwszej połowie niewykorzystanych. To się zemściło, gdzie wynik był 1-1 i tyle.